Arcykotki, jutro wypada dzień hobbysty. Trzeba by urządzić kolejną super imprezę. A masz jakiś pomysł, Kalulukoci? Tak, Miu! Ale muszę coś wypić, zanim wam powiem, co wymyśliłem. Przemawiałem cały dzień, aż mi w gardle zaschło. Dzięki, Kropsiku. Mój pomysł na jutrzejszą imprezę to... Oj! Karolukoci? Klopsiku, coś ty dał Karolowi do picia? Nic złego, to tylko super hiper potrójnie gazowana mega słodka oranżada! Klopsiku! Przed wami na żywo słynni nieprawdopodobni bum bum tancerze! Ha! Ten prezenter będzie idealny! Czy ktoś z szanownych widzów zatańczy? Mamy ochotnika! O! Dziękuję, kotki i kocurowie. Pokaz się zakończył, lecz zachowajcie go w sercach na wieki. Tak, jest wprost idealny. Spytajmy, czy zapowie nasz koncert. Z radością. Nazywam się Karol Koci, a urodziłem się, by być waszym prezenterem. Co? Zamurowało? Emocji nie należy się wstydzić. Może mała lekcja dykcji? Dobra, Karolu Koci, w porządku. Kota łapnie, łapie kota do kosza, bo kotołap nie ma w łapie kosza na koty. Naprawdę jesteś świetny, Karolu Koci. Sukcio! No to gdzie się odbywa koncert? O tu, na tej scenie. Karolu Koci, możesz zrobić na niej próbę. Karolu Koci? O, nie spodobała ci się nasza scena? Ta scena? Jest super hiper kocia, Pilu! A koncert będzie arcy... Uważaj, Karolu Koci! Przepraszam, arcykotki, ale... No, nie poprowadzę koncertu. Dlaczego? Z powodu głupiej czkawki? Widzieliśmy, że jesteś świetny. Chodzi o to, że gdy staję na scenie, łapie mnie strach. Oraz... czkawka. Łapie! Nie chcę puścić! Za nim, arcykotki! Na mój ogon! Z taką czkawą Karol Koci zaraz rozniesie cały domek babci Biny! Co to za dźwięk? Czy coś się zatkało w zlewie? Irytujące! Trudno, co robić? Spróbuję przetkać zlew! Nie mogę przestać! Karolu Koci! Wiem, jak zatrzymać czkawkę! Wstrzymaj oddech i chodź za nami! Ha, gotowe! Nie wiedziałam, że znam się na hydraulice! Dzięki, arcykotki! Wstrzymując oddech, pozbyłem się... czkawki! Ojej. Wstrzymaj oddech! Jak najdłużej się da! Nie podziałało! Musimy znaleźć inny sposób na tę czkawkę. A, Karolu Koci, spróbuj się napić. Klopsiku, co mu dałeś do picia? Super hiper potrójnie gazowaną mega słodką oranżadę, Lampo. Dlaczego? Nie. Dlatego! Na mój ogonek! Karol Koci zmienił się w balon! Karol ucieka w podskokach! Jest za szybki! Nie złapiemy go! Chyba, że się wzmocnimy! Kluseczki babci Piny! To sekret klusek mocy! To babci Piny! To tane szpelny smaku dla ciebie i rodziny! Gorące kluski w pulwerze!
Hej! Ha! No to wsiadajmy na balony! Karol Koci jest tuż przed nami! Trzeba przeskoczyć! Sorki! Kto zadzwonił? Musimy złapać Karola, arcykotki! Tylko uważajcie na dzwonek! Kto tym razem? Chlapsiku, to nie było umyślnie, milady! Karolu Koci! Musisz wypuścić! Wypuścić całe powietrze z brzuszka! Ale jak mam to zrobić? Spróbuj kichnąć! O tak! O nie! Dokąd poleciał Karol Koci? Znajdziemy go, Pilu! Wąsiki mówią mi, że przebywa w opuszczonym domu! Karol Koci! Raz, miau, miau, siemka! Sztek, sztek! Hał, hał, raz, dwa! Moja czkawka zniknęła! W takim razie zeskoczę z lampy i wyląduję na tej... Jakby trochę... scenie! O nie! Wpadłam na arcypomysł z tą czkawką! Nastraszymy go! Znacie ten dom? To tutaj mieszka koci duszek! Zawołajmy go! Szeptuś! O co chodzi, arcykotki? Karolu Koci, za tobą! To koci duch! Zjeba mnie! Niewidzialny duszek! Bardzo dobry kawał! Dziękuję wam kociastycznie, arcykotki! Śmiech zatrzymał czkawkę! I mogę nareszcie wskoczyć na tę... scenę! Jestem bardzo przerażony na tej scenie. Już wiem! Zajmowaliśmy się nie tym, co trzeba. Bo to nie czkawka jest problemem. Tylko trema! Która przeszkadza mu wyjść na scenę? No właśnie, chyba mam arcypomysł. Kiedyś przed koncertami też mieliśmy tremę. Pamiętacie to, arcykotki? Tak, milady. Przed wyjściem na scenę dosłownie zawsze byliśmy przelazieni. To jak to zwalczyliście? Zdradzę ci sekret. Mamy super magiczne instrumenty. O, serio? Sobcio! Ale ja nie mam magicznego instrumentu. Ty nie musisz grać. Ty zapowiadasz koncert. A do tego potrzebny ci... Karolu Koci, w imieniu całego zespołu wręczam ci arcykoci mikrofon. Jest magiczny. By czary działały, wystarczy uwierzyć w siebie. A cała trema zaraz zniknie. Masz rację, już zniknęła. Jestem gotów. Magiczny mikrofon działa cuda. Witam na super, hiper, niesamowicie wyjątkowym kocim koncercie. Zaczynamy! Brawo! Ten mikrofon nie jest magiczny. Wasze instrumenty też nie. Tak, to fakt. To było białe kłamstewko, ale w słusznym celu. Czy teraz gniewasz się na nas? Ależ nie! Jestem wam wdzięczny, moi drodzy przyjaciele. Arcykotki mnie nauczyły, że największa magia to wiara w siebie. Właśnie dzięki niej można przezwyciężyć strach. No i czkawkę! Karol Koci! Karol Koci! Pamiętajcie, nawet najgorsza czkawka nie może przyćmić waszych talentów. A teraz zaśpiewam piosenkę z dedykacją dla cioci Lizy.
Żartuję. Arcykotki nas zaprosiły, byśmy posłuchali, jak śpiewają nową piosenkę. Jutro dzień sportu. Trzeba więc zorganizować niesamowitą imprezę. Co masz na myśli, Karolu Koci? Wyścig, milady. A wy, arcykotki, pomożecie w organizacji. Gotowi? Chociaż nic nie pomysł. Jak naśpiewa ten wyścig? Cóż, jeszcze się nie zdecydowałem. Trzeba znaleźć jakąś chwytliwą nazwę. Na przykład... Kotobieg. Nie. Arcywyścig? Nie. Będzie też potrzebna piosenka na rozdanie nagród. Napiszę ją. Bardzo dobrze, Lampo. Co planujesz, Klopsiku? Czym ty się zajmiesz? Zajmę się napojami dla sportowców. Oranżada dla wszystkich! A ja przygotuję oznaczenia klasi. Świetnie. Wymarzyłem sobie wyścig w terenie pośród natury. Pełen ścieżek, rzek, górek i dołków. Czyli na Kociej Górze. Idealne miejsce na zupełnie nowe, lekkoatletyczne zawody, które nazwiemy... Maratonem futrzaków! Witam wszystkich zawodników! Widzę, że już stoicie na linii startu. Przedstawcie się nam. Jestem Ninka. Jestem Katali, wielbłąd Katali. Jestem Mara. Ja jestem osiołek Ciuch-Ciuch. Ale osiołki zazwyczaj mówią... Będziecie się ścigać na trasie wokół Kociej Góry, aż przetniecie linię mety, która jest na farmie. Tam na zwycięzcę będzie oczekiwać Mimi, nasza kocia lekarka. Klopsik przywiózł napoje dla spragnionych sportowców. Oranżada dla wszystkich! Pijcie, gdy tylko wam się zachce! Mnie już się chce. Każdemu zawodnikowi towarzyszy arcykotek, który przeprowadzi ich przez kolejne etapy. Zostanie zdyskwalifikowany każdy, kto przyjmie jakąkolwiek pomoc arcykotków. Ich zadaniem jest jedynie przekazanie wskazówek. Ja je rysowałam! Katali będzie prowadzony przez zwinnego Lampo. Nince wskaże drogę wytrwała Milady. Marze potowarzyszy wspaniały Klopsik. No i wreszcie Pilu będzie pilotką osiołka Ciuch-Ciucha. Arcykotki, możecie odwrócić pierwszą kartę. Zawodnicy, macie zrobić dokładnie tyle kroków, ile jest na karcie. Pamiętacie liczbę? Na miejsce, do biegu. Start! Maraton futrzaków rusza! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pierwszy etap nie jest łatwy. Sportowcy zapamiętują liczbę kroków i odliczają je w biegu. Ciuch-ciuch! Biegnie osiołek Ciuch-Ciuch. Jest pewny siebie. Pędzi zupełnie jak ciuchcia. Witam, koci towarzysze i wielkouche, to znaczy dzielne myszy. Dzisiejszy wieczór poprowadzi wasz Karol Koci. Szybciutko, wyścig zaraz się zacznie. Tatku, co powiedziałeś serowi śmigłemu? Czy podpowiedziałeś mu, jak wygrać wyścig? Tak, tak, jasne. Ale teraz podziwiajmy zawody. Nadajemy na żywo z kotodromu, gdzie rozpoczyna się wyścig stulecia. Pierwszy zawodnik to boss, mistrz o ruchliwych wąsach. Ha! Uwielbiam, kiedy mnie przedstawiają. A drugi to motomyszka ser śmigły. Tak właśnie się nazywa. Więc naprawdę istniejesz, serze śmigły? Coś za duży jesteś jak na mysz. A ty jak na kota zbyt się szarogęsisz. Wygram ten wyścig tak czy siak. Do jazdy? Gotowi? Start! Zgrabny koci skok i boss prowadzi. Niech zwycięży najlepszy boss. I to nie będziesz ty. Pomyłka. Jestem najlepszy. No i w dodatku... O nie!
złapałem kapcia. Jestem najsprytniejszy. Nie do wiary! Ser śmigły musi zmienić oponę. Zmiana koła, dawaj, dawaj! Teraz boss ma dużą przewagę. Mógłbym wciąż tego słuchać. Teraz boss ma dużą przewagę! Purhel, zdrab, teraz wasza kolej. Mam taki haczyk. Wszystko gotowe, Lampo. Lampo! Co za niespodzianka! Ser śmigły to nie mysz, tylko kot! O, Lampo, jak nam to wytłumaczysz? Więc chciałbym was wszystkich przeprosić, szczególnie was, małe myszki. No bo ser śmigły nie istnieje. No to jeśli... Jeśli ser śmigły nie istnieje... To kto wygra wyścig? Ja, rzecz jasna! Hej, patrzcie tam! To super, hiper niespodzianka! Patrzcie wszyscy! Ktoś jedzie po torze, ale nikt nie wie, kto to taki. Przynajmniej ja nie wiem. Ale my wiemy, kto to! Tap, tap! Nasz tatuś! Robię to dla moich myszek. Genialny początek tap-tapa! Jest mały, ale super szybki! Purhel, zdrab! Macie go zatrzymać! Pułapki? Muszę być odważny. Jak ser śmigły! Uwaga! Boss właśnie wylatuje z trasy! Tap, tap, pierwszy przekracza linię mety! Kociastyczny wyścig, koci przyjaciele! No i oczywiście myśli przyjaciele! Tik, tak, tap! Hurra! Jesteś naszym bohaterem! Wygrałeś wielki wyścig! Tatusiu, czy naprawdę ser śmigły nie istnieje? Ach, to prawda. Nigdy nie byłem dobrym kierowcą, więc wymyśliłem sera śmigłego, żebyście mieli wzór do naśladowania w sporcie i w życiu. A dzięki arcykotkom odważyłem się wyznać wam prawdę i dla was wyjść na tor. Jesteś bohaterem, tatusiu! Moi myśli i koci towarzysze, zwycięzcą jest... Tap, tap! Nasz tatusiu!